Witam, rozgrywki w halowej odmianie hokeje na trawie startują 4 grudnia w Toruniu w hali szkoły podstawowej nr 3 mieszczącej się przy ulicy Legionów. Zostanie rozegrany pierwszy turniej w ramach międzywojewódzkich mistrzostw młodzików. Na parkiecie zmierzą się zespoły Bałaganów Łubianka, LKS-u Gąsawa, LKS-u Rogowo i gospodarze turnieju zespół toruńskiego Pomorzanina. Turniej rozpocznie się o godzinie 10, przewidywane zakończenie imprezy to godzina 14. Następny turniej w tej kategorii wiekowej zostanie rozegrany 18 grudnia w Brąchnowie, a gospodarzem tej imprezy będzie ekipa Bałaganów Łubianka. Także 4 grudnia w hali bocznej areny Toruń, ulica Bema, zostanie rozegrany już na poziomie seniorskim mecz Pomorzanin-Toruń, LKS Gąsawa. Początek tego spotkania to godzina 17, a tak przedstawia się zestaw par meczowych pierwszej kolejki ligowej Superligi. 3 grudnia zostaną rozegrane dwa spotkania, Start 1954 Gniezno, LKS Rogowo i Stela Gniezno, AZS AWF Poznań. 4 grudnia rozegrane zostaną także dwa spotkania, Grunwald Poznań, AZS Politechnika Poznańska i Pomorzanin Toruń, LKS Gąsawa. Przeglądając oficjalne portale Polskiego Związku Hokeja na Trawie, jak i Superligi na dzień 2 grudnia na godzinę 12, nie mam dla kibiców trawiastego radosnych informacji. Nie ma wzmianki o transmisji jakiegokolwiek spotkań ligowych. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.